Witam Was, moi drodzy. Już kurz bitewny pogali MMA VIP opadł w dużej mierze i nasuwają się pewne wnioski. Gala bardzo cieszy się, że odebrała bardzo dobre recenzje. Zrobiliśmy galę freakową z elementem sportu, ale przede wszystkim z elementem fair play i szacunku. Okazało się, że można sprzedać galę, można zarobić na gali i nie trzeba tego, by z konferencji, z gali płynęło szambo i żeby wyglądało to jak jeden wielki rynsztok. Organizując tą galę, miałem w założeniu zrobienie gali pożegnalnej, swojej gali pożegnalnej, bo jak wiecie, kariera moja została już definitywnie zakończona. Oczywiście z tyłu głowy miałem taki zamysł, że gdyby wszystko poszło tak jak trzeba, to gala będzie miała swoją kontynuację. No i właśnie w tym miejscu chciałbym Wam powiedzieć, że już jestem po rozmowach ze swoimi partnerami biznesowymi i czeka nas gala MMA VIP 2, która odbędzie się w czerwcu. Wszystkie dokładne informacje będę sukcesywnie podawał. Oczywiście na początku kwietnia zrobimy konferencję prasową. Natomiast dziś informacja jest dla Was taka, że projekt MMA VIP zostanie kontynuowany. Co do jeszcze tej swojej walki pożegnalnej. Moi drodzy, wychodząc do oktagonu, miałem w głowie to, że chcę dać z siebie wszystko. Chciałem, żebyście zobaczyli dobrą walkę w moim wykonaniu i myślę, że ten plan zrealizowałem. Brakło mi kondycji w drugiej rundzie, bo do momentu, kiedy ona była, walka była absolutnie pod moją kontrolą. Natomiast w żaden sposób, już to powiedziałem w oktagonie, nie umniejsza to zwycięstwu Szymona, ponieważ zachowywał się w tej walce jak wytrawny gracz. Bardzo silne ciosy świstały mu koło głowy, kilka nawet go zahaczyło. Nie wymięk i robił konsekwentnie swoje, czyli unikał tego, by wdać się w jakąś bezpośrednią konfrontację ze mną. Także Szymonowi jeszcze raz gratuluję. Mam nadzieję, że walka Wam się podobała. Ja mam czyste sumienie w oktagonie. Dałem z siebie wszystko. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia na kolejnej gali MMA VIP 2. Cześć!